aby podziękować Panu Bogu za kolejny ogólnopolski festiwal choralny Mater Maryi, Górna Stoica. Aby podziękować Jezu za to wszystko, co się przez ten czas dokonało. Aby podziękować Panu Bogu za cały ten czas, całego roku przygotowania, stara, przyjazdu, obecności, śpiewu, ale też wzajemnego bycia nawzajem ze sobą razem, wspólnej radości i wspólnym rozwojem. Sprawujmy najświętszą ofiarę eucharystyczną za nas wszystkich, wypraszając każdego z nas potrzebny talent Ducha Świętego do owocnego chrześcijańskiego życia, ale też do rozwoju swoich talentów w codzienności. Razem z thank you.
Spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak
Sam grzech przyczynia się do znaku błagania, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha. Wie, że przyczynia się za zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże. Wartość i znaczenie słowa, które jest
Stąd właśnie wynika to wielkie zadanie, które
liturgii kościelnej, które przekazują w słowie pięknie, pokazują samego Pana Boga tym, którzy w liturgii uczestniczą. A zarazem z drugiej strony są uśmiechy na miasto tego pięknego śpiewu chórów anielskich, które nieustannie nie prowadzą się przy południu, jak mówi nam Biblia. Nieustannie śpiewają Panu święty, święty, święty. Pan Bóg przyszedł do człowieka przez słowo i przez słowo się nie objawił. Ale przychodzi również poprzez obecność Ducha Świętego. Przez cały ten czas te wielka pusty, które na dobrą sprawę to się kończy, w liturgii towarzyszy nam zawsze łaska. Jako światło Chrystusa. Jako to światło, które uświadamiało mu, że Bóg jeszcze jest na tej ziemi obecny do momentu swojego w niebo wstąpienia. Tak jak był obecny z apostołami, że nas przez swoje słowo naucza. Tak jak nauczał apostołom i wieczorem. Ale też, że po swoim podejściu da nam Ducha Świętego, który będzie przemawiał w jego imię i który wszystkiego nas nauczy. Wszystko nam przekaże. Dzisiaj zatrzymujemy się nad tym fenomenem Ducha Świętego, którego otrzymujemy w sakramencie wierzchowania. Po to, aby zdarzał nas do odnalezienia swojego miejsca w Kościele i odważnego dawania świadectwa o Bogu względem tych, którzy w Boga albo nie wierzą, albo przeżywają swoje duchowe słabości, duchowe osłabienie. Warto może, kiedy gromadzimy się dzisiaj, chyba jako burzyści, spojrzeć na uroczystość i na obecność Ducha Świętego w moim życiu z perspektywy talentów, które Pan mi dał, które mnie nie obdarzył, a które w pracy z nim nieustannie rozwija. Nie tylko dla siebie, ale dla wspólnoty całego Kościoła. Warto spojrzeć dzisiaj na swój talent, przez który wyraża się nie tylko moje słowo, ale również w różnych pieśniach słowo samego Pana Boga, jako faryzyk, jako dar, dany mi nie tylko dla mojego rozwoju, ale dla zbudowania całej wspólnoty. Dla zwiększenia miary tych, którzy przychodząc do Kościoła i słuchając, głęboko to przeżywając, będą nawet na tym usłyszanym słowie w pięknym świecie budować swoją miarę. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i mnie, jakże pismo strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Tak mówi dzisiaj Chrystus o Duchu Świętym. Duchu Świętym, który jest obecny w Kościele i którego my otrzymujemy nieustannie poprzez sakramenty święte i aktywne uczestnictwo w nim. Nieświadomość mojej obecności każdego z nas w chórze Kościele, parafialne, schody, czy w jakikolwiek inny sposób wykonywany świętość liturgii. Będzie tą świadomość może realizuje się w Bożej obecności przez działanie ludzi, we współpracy z Panem Bogiem, nie uciekając przed nim, ale oddając mu siebie całość. Niech Pan Bóg błogosławi, nie tylko poprzez wybraną wystawę, lecz pewnie z wielką nadzieją każdy na ten festiwal, który przyjeżdża tutaj. Jak mówi drugie czytanie z dzisiejszej drugiej słowa o nadziei, ale tylko w nadziei jesteśmy już wszyscy zbawieni. I chociaż w wielkiej nadziei przyjeżdżamy tutaj, wiem, że z cierpliwością czekacie na ogłoszenie tego wyniku.
sumienia, że wchodząc we współpracę z Duchem Świętym, każdy jest już wielkim wygranym, bo wygrał nie tylko mistrza, ale wygrał swoje życie. Wchodząc we współpracę z Duchem Świętym, każdy jest wygrany, bo jak mówi się święty Paweł Apostoł, już w nadziei, dostępujemy zbawienia. Pamiętajcie tylko o tej nadziei własnego zbawienia. Tak jak weszliście we współpracę z Panem Bogiem przez własne siły, tak właśnie w każde działanie, które Pan od Was oczekuje. Wyznajmy naszą świętość.
Thank you.
pokazuje zasadniczą prawdę liturgii. Liturgia dokonuje się nie na pustkę, ale na słowo. To słowo zostało Panu jako Chrystusa powierzone, a zatem macie swoje słowo nad władzą w Kościele, taką władzę. Czy jak zaczniecie śpiewać, to nawet biskup was nie zatrzyma. Także życzę powodzenia, sukcesów dalszych. Moment, w którym już będzie miał, co się wydarzy. Pan z Wami.